Dzień dobry, Agnieszka Baron, witam Państwa w poniedziałek 18 kwietnia ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W pierwszym w tym tygodniu wydaniu wiadomości Telewizji Imperium gorąca wiosna w górnictwie. Co dalej z polskimi kopalniami? Piłeczka jest po stronie związkowców. Dzieci na tropie kultury. Rozpoczął się maraton dla gimnazjalistów, a na koniec pójdziemy do cyrku. Gorący okres w górnictwie. W sobotę odbyły się całodniowe rozmowy pomiędzy związkowcami kompanii węglowej a stroną rządową. Czasu nie ma za dużo, ponieważ w maju ma ruszyć Polska Grupa Górnicza, która docelowo ma zastąpić kompanię węglową. Za nami trudne i długie negocjacje, napisali po rozmowach w liście otwartym kierowanym do górników Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa, i Krzysztof Tchórzewski, minister energetyki. To nasze wspólne staranie o zachowanie 100 tysięcy miejsc pracy na Śląsku, ale to od waszej decyzji, waszego zrozumienia i przychylności będzie zależało uratowanie górnictwa. Porozumienie zakłada zachowanie wynagrodzeń miesięcznych na dotychczasowym poziomie, barburek, deputatu i pozostałych dodatków do co najmniej 2018 roku, ale zawieszenie wypłacania 14 pensji w latach 2016-17. Dziś na kopalniach kompanii węglowej od rana prowadzone są masówki, aby poznać zdanie załogi na temat treści projektu porozumienia. Jak powiedział portalowi górniczemu NetTG lider związku Sierpień 80 Bogusław Ziętek, jutro porozumienie powinno być podpisane. Ostatnie masówki zaplanowano na wtorkowy poranek. Wtedy też ma dojść do spotkania związkowców z zarządem kompanii i przedstawicielami rządu w celu podpisania porozumienia. Po raz trzeci najmłodsi gliwiczanie będą mieli okazję zamienić się w prawdziwych mecenasów kultury, podążając tropem wybranych instytucji. Gra miejska jest inicjatywą Szkoły Językowej dla Dzieci, a jej zadaniem jest propagowanie kultury wśród dzieci w wieku od 3 do 8 lat. Aby uczestnik mógł ubiegać się o tytuł kulturalnego malucha, musi udać się do wybranych miejsc kultury, potwierdzić obecność uzyskaniem pieczątki w specjalnym przewodniku po mieście oraz namalować co najmniej jedno z odwiedzonych miejsc. Cała kulturalna zabawa trwa do 10 czerwca, a dla zwycięzców są przewidziane atrakcyjne nagrody. Wypłaty świadczeń programu Rodzina 500+ trafiły dziś do pierwszych gliwickich rodzin. Jak informuje Beata Bąk, kierownik działu świadczeń, Gliwicki Ośrodek Pomocy Społecznej zarejestrował 5550 wniosków. Najbardziej intensywnym czasem napływania wniosków był okres zaraz po uruchomieniu programu, to jest od 1 do 3 kwietnia. Wtedy średnia ilość wniosków napływających w ciągu jednego dnia wynosiła 170. Miasto planuje wesprzeć ponad 10 tysięcy rodzin. Świadczenia będą wypłacane od dzisiaj do 22 kwietnia, następnie 5 i 6 maja, a ci, którzy nie zdążyli, mają szansę jeszcze 28 kwietnia. O kolejności rozpatrywania wniosków decydowała data ich wpłynięcia. Jak co roku gimnazjaliści rozpoczęli 3-dniowy maraton sprawdzający ich wiedzę. Dzisiejszy egzamin o godzinie 9 zainaugurował WOS oraz historia. Natomiast o 11 gimnazjaliści zmierzyli się z językiem polskim. Kolejnym krokiem jest jutrzejszy egzamin sprawdzający wiedzę z przedmiotów przyrodniczych, a ostatnim język nowożytny. W naszym mieście uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego jest 1378, a w całej aglomeracji śląskiej ponad 39 tysięcy. Zdających język angielski na poziomie rozszerzonym jest prawie tyle samo, co podstawowy. Corocznie piętą achillesową okazują się przedmioty przyrodnicze oraz matematyka, a język polski cieszy się najwyższą zdawalnością. W tym roku uczniowie poznają wyniki egzaminów 17 czerwca. Za wszystkich zdających oczywiście trzymamy kciuki. W niedzielę na lotnisku Gliwickiego Aeroklubu swój namiot rozłożyli cyrkowcy. Podczas dwóch spektakli prezentowali występy klaunów, akrobatów oraz tresury zwierząt. Właśnie z uwagi na tę ostatnią atrakcję przyciągnęli uwagę nie tylko gliwiczan szukających rozrywki w niedzielne popołudnie, ale także obrońców zwierząt. Pod cyrkowymi kasami protestowało w sumie kilkanaście osób z kilku organizacji wspierających kampanię Cyrk bez zwierząt. Z argumentami cyrkowców oraz protestujących przeciwko ich występom ekologów zapoznał się nasz reporter. Gdy w mieście pojawiły się plakaty reklamujące cyrk ze zwierzętami, wśród lokalnych obrońców zwierząt zawrzało.
postanowili oni stworzyć akcję mającą uświadomić ludzi, że zdaniem obrońców zwierzętom dzieje się krzywda. Jak się żyje cały czas w ciężarówce, 3 miesiące w drodze, no to kiedy ten słoń ma odpocząć? No niech pan na przykład sobie przez 3 miesiące jeździ w ciężarówce. I jak później ludzie wyglądają? Ludzie po prostu są później chorzy, są nieszczęśliwi i nikt nie zwraca uwagi na to, że ten słoń naprawdę może być nieszczęśliwy. Proszę pana, odnośnie zwierząt, myślę, że społeczeństwo doskonale wie, jak się czują nasze zwierzęta. Są cały czas pod, nie tyle już pod stałą kontrolą inspekcji weterynaryjnej. Nasze zwierzęta są również pod stałą kontrolą naszego społeczeństwa. One od 6 godziny rano, na przykład tutaj dzisiaj są wypuszczone, hasające po tym placu. Oni patrzą tylko na zarobek, a nie na to, czy zwierzęta są w jakiejś w złych warunkach przetrzymywane, czy są karcone. Słoń jest swoim panu zakochany. Na tym polega tresura. Tego zwierzęcia się nie da uderzyć, nie da się mu zrobić krzywdy, bo on jest za mocny. To są zwierzęta, które się niczego i nic nie boją. Akcja protestacyjna trwa. Podobne odbywają się w całej Polsce, przed cyrkami oraz w internecie. Będziemy żądać również odszkodowań za zniesławienie. Zagrożone mogą poczuć się również samorządy, które zabroniły organizacji cyrków ze zwierzętami na miejskich terenach. Zamierzamy pozwać na pewno prezydentów miast, którzy wprowadzili niesłuszne decyzje wydzierżawiania miejskich gruntów dla cyrków ze zwierzętami. Miasto Gliwice może poczuć się bezpiecznie, ponieważ nie zabroniło organizowania tego typu widowisk. Musimy pamiętać, że urząd musi się opierać na przepisach prawa. W naszym kraju nie ma zakazu funkcjonowania cyrków i tego, by pojawiały się tam zwierzęta. Cały program z kamerą w Śródludzi jeszcze dziś na naszej antenie, a w tym wydaniu wiadomości Telewizji Imperium to już wszystko. Można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom i przez internet na tvimperium.pl. Kolejna dawka aktualności z Gliwic jutro o tej samej porze, za chwilę sport i prognoza pogody na smutny wtorek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.